Witajcie bardzo serdecznie po dłuższej przerwie, prawie tygodniowej. Także nie widzieliśmy się już dość długo. Od tamtego czasu troszkę się pozmieniało, nie bardzo dużo, ale jednak pewne jakieś kwestie posunąłem do przodu. Tyle ile tam powiedzmy miałem czasu i ochoty, żeby grać w Minecrafta. Także jakby teraz postaram wam się to jakby przedstawić, co się zmieniło. Więc zaczynając od początku. Teraz jesteśmy tutaj w mojej pierwszej kopalni, która jest na samym tam dole, na wysokości mniej więcej 6 kratek. Tak, z prawej strony na górze macie mapkę i jest tam Y6. Także była taka sprawa, że jakiś czas temu, chyba na samym początku praktycznie, zamierzałem za jakiś czas mieć quarry z Beatcrafta. Tylko że quarry z Beatcrafta wymaga całkiem sporo diamentów. Dokładnie to jest tutaj 3 i tutaj jeszcze kolejne 8, czyli 11 diamentów. Dużo, nie mało, no ciężko stwierdzić. Generalnie trochę pokopałem, no i w tym momencie wygląda to w ten sposób, że mam 10 diamentów już wykopanych. Także jest całkiem ok. Nie ma tutaj problemu, jeszcze na górze mam C3, więc jest 13 z zapasem. Redstone też troszeczkę zaczynało mi brakować, więc całkiem fajnie, że jest go trochę więcej. Żelazo również jest zawsze na propsie i zawsze się przydaje. Natomiast okazało się, że całkiem zapomniałem o tym, że jest jeszcze bardzo jedna ważna sprawa, jeszcze jeden bardzo ważny surowiec, który jest potrzebny do zrobienia quarry. To jest mianowicie złoto. No i tak jak na ogół w Minecrafcie złoto no, nie jest jakimś wielkim problemem, bo niewiele można z niego w sumie zrobić. Tak, no tutaj niestety jest taki mały myk, że trochę zużyłem w ostatnim odcinku tego złota do zrobienia niestety niedziałającej maszyny powietrznej i obawiam się, że nie zostało mi, jak tutaj widzicie, jest 4 na 1 ten, to jest 8 i jeszcze chyba tutaj tak trzeba kolejne 8, także 16 sztuk złota jest mi potrzebne, jestem prawie pewien, że tyle nie mam. No i niestety kopiąc tutaj teraz dzisiaj nie znalazłem nic, żadnego złota, także no troszeczkę tutaj jest, wydawało mi się, że największy problem będzie z diamentami, ale okazuje się, że teraz w Minecrafcie tak naprawdę diamenty nie są niczym kompletnie jakby niczym rzadkim, tylko po prostu jest go całkiem sporo, pokopiemy trochę jakby takich tuneli, 3 kratki na jedną z odstępami co 2, ponieważ dzięki temu tutaj tą ścianę widzimy i tą ścianę widzimy, no i w następnym tunelu widzimy następną, czyli tak jakby nic nie przeoczymy po prostu, jest, no nie da się nic jakby przeoczyć tutaj, budując taki sposób szyby. No i też dzięki temu trochę ograniczamy jakby ilość kratek wykopywanych, jak wiadomo, zawsze w dawnych czasach Minecrafta się kopało jakieś tam 2 na 2, 2 na 3, 3 na 2, jakieś takie szyby wielkie, ale tak naprawdę to nie było do niczego potrzebne, bo można kopać takie pojedyncze z odstępami, bo i tak tutaj mamy część wspólną tych tutaj ścianek, więc każdy szyb będzie można zobaczyć na górze, na dole i po bokach każdy ten klocek, więc dzięki temu w miarę granularnie sobie to skanujemy i wykopujemy. No niestety nic nie znalazłem. Najprawdopodobniej trzeba będzie się udać do jakiegoś cave'u, czyli zrobić jakiś trochę caving, tam pewnie spodziewam się zobaczyć najwięcej złota. No ale na ten moment niestety no nie mam tego za wiele, więc no trudno. Także po to mi generalnie jest potrzebne teraz trochę kopania i złoto, diamenty. No cyny też troszeczkę zaczęło mi brakować, ponieważ podobiłem parę urządzeń, ale o tym w sumie za chwilę. Sobie przeteleportujemy się to na górę. W sumie mogłem sobie zrobić od razu waypoint tam na dół, no ale dobra, no następnym razem sobie zrobię. Dobrze, co jeszcze z takich ciekawych rzeczy tutaj się wydarzyło przez ten tydzień? Jak też wspomnieliśmy, jak się żegnaliśmy ostatnim razem i robiłem tą nieszczęsną maszynę latającą, okazuje się, że ona wymaga lidów. No i teraz do lidów potrzebne są slime bole. No i mogę szukać tych slime'ów, ale tak szczerze powiedziawszy, że parę razy w życiu tylko spotkałem slime'y takie w Minecrafcie wygenerowane. No trzeba też te czanki odpowiednie być i tak dalej, i tak dalej. Może na słampach by było lepiej, chociaż już nie pamiętam jak to było.
Kiedyś było tak, że to miało być duże, otwarte przestrzenie, jakby nisko położone w świecie gry. A potem chyba było to zmienione na słampy, no ale ciężko powiedzieć. No w każdym razie, no jako że mamy mody, no to jest też alternatywa dla slimeballów. Alternatywą dla slimeballów, oprócz scrapboxów, które no nie mam tyle energii nadal w Indaszakrafcie, jest użycie forestry i tak naprawdę pszczół. Także w związku z tym postanowiłem, gdzie to będzie, tutaj będzie. Tutaj był analyzer. Ale też już mam kilka Meadows Drone, Wintry Queen, czy troszeczkę Princess. Już kilka takich jakichś pszczółek tutaj mam. No i zrobiłem taki niewielki setup. Tutaj trochę kwiatków posadziłem i tak dalej, ponieważ z tego co rozumiem, im więcej kwiatków, tym szybciej się tutaj różne rzeczy produkują. No i teraz staram się jakby rozmnażać i troszeczkę też zbierać tutaj jakiś miodu, który potem można przetwarzać w następnych maszynach. Tylko że problem polega na tym wciąż, że wciąż jesteśmy daleko od slime balla, ponieważ żeby mieć slime ball potrzebujemy pollen cluster. Pulen w sumie, pulen cluster i sticky propolis. Sticky propolis nie jest aż tak dużym problemem, przecież tak naprawdę potrzebujemy stringi comba albo silki propolis z silki comba. No właśnie, tylko że teraz jest taki problem, że to są różne typy powiedzmy miodu i żeby je uzyskiwać, trzeba ze sobą krzyżować pszczoły. Żeby móc krzyżować pszczoły, jak dobrze zrozumiałem tutorial, trzeba je najpierw zbadać. Tutaj mam zrobiony też podtype analyzer. Tylko problem polega na tym, no może go sobie uruchomię, że potrzebujemy honey or honeydew as pacifier. Czyli generalnie rzecz biorąc takie powiedzmy źródło energii, niech tak będzie, tak to nazwane. No i teraz chyba nawet mam parę sztuk, bo do tego była potrzebna kolejna maszyna z chyba forestry. Chyba Centrifuge już jest z forestry. No i jak włożymy tutaj honeycomb, to nam z tego wyjdzie trochę beeswaxa i trochę honeydropów. Czyli takich jakby małych, pojedynczych kropelek miodu. No i teraz w sumie włożymy od razu też drugi, bo tam energii wystarczy. No i teraz z honey dropa można robić dużo rzeczy. Między innymi zrobić można z tego propolis. Przy czym to jest 5% tylko szansy na to, tak? Reszta się zamienia w miód. Także który pewnie potem można znowu jeszcze raz przetwarzać. Natomiast my potrzebujemy do zrobienia slime balli. Może być propolis, to akurat jest ok. Tylko co ja tu chciałem powiedzieć? No, czyli no, propolis z tego możemy uzyskiwać, tylko że no, jest dość małe ratio. Natomiast aha, dobra, bo ja mówiłem o portable analyzerze, że potrzebuje miód. Ok, czyli tak naprawdę można by było je potem przerobić. W czym to się jeszcze raz przerabiało? W squeezerze. Mam squeezera też postawionego, ponieważ żeby zrobić lepszy ul, potrzebujemy specjalny taki chasing, który jest tylko możliwy do zmienia w maszynie squeezer. No ok, czyli to można z tego wyciągnąć sobie miód. I jest jakaś szansa na propolis, czyli to już jest nieźle. Oba, może się prześpimy. Dla pewności tutaj nic nie wybuchło za chwilę. No. Więc tutaj też jest postawiony squeezer i między innymi potrzebne to było. No sobie tutaj nie ma żadnych tych, no tutaj jest jeden. No dobra, to zaraz będzie się palił.
Między innymi to było potrzebne do tego, żeby zrobić. Apiary. Nie wiem, czy się tak czyta, ale apiary. O, potrzebowałem do tego Impregnated Chasing. Impregnated Chasing robi się w sumie w Carpenterze. To po co mi był Squeezer? Dobre pytanie. Nie chcę was skłamać, więc sprawdzę. Do czego on może się przydawać? Do dużej ilości rzeczy tak naprawdę. Wydaje mi się, że coś musiałem zekstraktować z seedów. Tak, ponieważ żeby w Carpenterze zrobić ten zimpregnowany casing, potrzebny jest seed oil, a żeby mieć seed oil, potrzebny jest squeezer i potrzebne są nasionka. Albo inne saplingi, żeby z nich ten olej jakby wyciągnąć. Także po to mi też był potrzebny squeezer. Ale nadal, wracając do sprawy, nawet jak już to będziemy mieć, to już w sumie prawie mamy, można to rozpocząć w ogóle przetwarzanie, nadal jest potrzebny ten pollen cluster. I teraz problem polega z tym pollen clusterem taki, że on jest side effectem z chyba tylko jednego typu. Tak, tutaj sobie włożymy znowu jakiś miód do przetworzenia. No to musi być konkretnego typu, wyprodukowany przez konkretne pszczoły. No i teraz one są, chyba się nazywają industrialne, no po angielsku jakoś tam industrial czy coś takiego. I żeby je uzyskać, trzeba sobie skrzyżować. No i teraz był ten Pol Type Analyzer i on potrzebował między innymi honey. No i teraz tak naprawdę się sobie ogarnąłem, w sensie przemyślałem sprawę, że w takim razie nie jest to dużym problemem, czyli najprawdopodobniej jakbym miał jakiś universal na przykład cel i sobie, już tutaj chyba nawet można te, no spróbujmy, bo możliwe, że to w ogóle wszystko już mam, co potrzebuję. Tak, dokładnie, wszystko mam, co potrzebuję. Spróbujmy sobie może przeprowadzić jakąś jedną analizę. No, a weźmiemy Princess i weźmiemy dronkę. I jeden czat, tu jest napisane, że jest. Dobra, i sobie pracuję. I teraz mógłbym kliknąć to. No i mam jakieś tutaj dane, że nazwa gatunku, w jakim klimacie sobie żyją, fertility, czyli chyba jak dużo tych zbierających pszczółek sobie lata. Territory average. Nie wiem, czym jest inactive species. Okej. Okay. I possible produce honeycomb. If you have other mutations. Nie wiem, czy to można jakkolwiek, cokolwiek nam daje po kolejne zeskanowania. Raczej wydaje mi się, że nie. No, ale w każdym razie trzeba by się było tym pobawić i musiałbym to posprawdzać. Widzę, że tutaj tak w ogóle to można jeszcze sobie wszystkich poskanować. Nie wiem, czy teraz obaj są. O, chyba zhakowałem trochę grę. Okej, okay, czyli można było tak naprawdę zużyć tylko jedną sztukę, żeby zeskanować wszystkie. Okej. Okay. Także muszę to jeszcze rozkminić, co by z tym zrobić, żeby to posunąć dalej, no bo nadal jest potrzebne są nam te jak można powiedzieć, uprząże, coś takiego, żeby sobie zrobić te sznurki i polecieć gdzieś w tym wreszcie tymi maszynami latającymi. No ale to jest nadal sprawa otwarta. Myślę, że na samym początku jednak bardziej bym się skupił na quarry, ponieważ troszeczkę tutaj już powoli zaczynałem
run out of resources, czyli troszeczkę zaczynało mi brakować różnych rzeczy. Także fajnie by było nie marnować czasu na po prostu kopanie, bo jednak to jest uciążliwe i niezbyt fajne. I zamiast tego niech by się kopało samo za pomocą kłody. No tylko do tego też przydałaby się cały czas ta energia elektryczna, której w sumie nie ogarnąłem nadal. No ale to można też załatwić, mi się wydaje. Jeszcze z ciekawych rzeczy zrobiłem Solar Helmet i Backpack. I teraz z ciekawych spraw. Solar Helmet nie potrzebuje, żeby było jasno. Może być tak naprawdę to środek nocy, żeby ładował. Ale ciekawym jego zapotrzebowaniem, wymaganiem jest to, żeby być na otwartej przestrzeni, żeby nad głową mieć dostęp do słońca. Tylko śmieszna sprawa polega na tym, zresztą widzicie, 10,9 to cały czas rośnie, a ja jestem w budynku. I teraz tak, na to wychodzi, że drewno, nie wiem czy to jest bug, czy to jest jakieś niedopracowanie, czy tak by design to działa, czy tak ma być po prostu, ale w każdym razie jak stoję sobie w budynku, to on dalej sobie ładuje tego badpaka. W ogóle też ważną rzeczą jest to, że on potrafi ładować tylko zakładane jakieś takie badpaki, nie potrafi bezpośrednio ładować itemów, które są w inwentory. No i teraz to jest 11,5. Tak naprawdę jak sobie wyjdę na słońce, to dalej będzie ładowane. Jest 11,6, nie ma problemu. Natomiast jak zjadę na dół, przy okazji sobie też zrobię waypoint. W sumie możemy nawet to sprawdzić. Jest 11,7. I wydaje mi się, że teraz już nie będzie to działać. Tak, już się nie ładuje. Ale jeszcze jak byliśmy na górze, ładowało się. Także to jest całkiem dziwne. Nie wiem, czy to bug, czy to jest by design. Mine, tak to nazwiemy. Ale tak to działa. Czyli tutaj po prostu, tutaj nie, tutaj w sumie też nie jest. Ale jak się przeteleportuję z powrotem do tego, to powinno się zacząć znowu ładować i się znowu ładuje. Także no, zrobiłem sobie tego Solar Helmeta, żeby po prostu też troszeczkę przez to, że mam mało energii, żeby jednak ten badpack, którego często używam razem z Mining Chillem, żeby on się jakoś pasywnie tam ładował. To nie jest tak źle tak naprawdę. On był rozładowany na początku naszego odcinka, czyli te 15-17 minut temu. A teraz już ma prawie 12100 energii, więc to jest całkiem szybko. Prędkość ładowania to jest 1 EU na tick, bo to jest generalnie w Recipe, jest nawet do Solar Helmetu jest jeden solar panel, więc nic dziwnego, że to w sumie ładuje z taką samą prędkością. Ale to jest po prostu jakby wystarczające i wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj nie ma z tym większego problemu. I to jest coś, co wystarczy. Tutaj mam chyba jeszcze jakiś takich śmieci trochę. Zobaczymy. Uła! Ciekawe. Skończyło się miejsce w tej skrzyni na garbage. A tutaj w miningu jeszcze co by było? Aha, takie rzeczy. No dobra. To od razu wrzucimy. Także, jak ja już mówiłem, wydaje mi się, że quarry byłoby teraz jednym z lepszych rozwiązań. Aczkolwiek potrzebne by było do niego zasilanie. Znaczy nadal mogę używać tutaj tych steam engine'ów, zrobić jeszcze dwa, bo tutaj raczej mam taką stację w sumie już rozbudowy jakichś maszyn buildcraftowych i forestry, więc chyba tak to po prostu sobie tutaj zostawię, żeby tak po prostu było. Może jakieś dwa dorobić, ale mogą być też za mało mieć energii, tak, więc jakby alternatywnym rozwiązaniem będzie wciąż użycie tutaj tego, proszę bardzo, ropy naftowej. Tylko to jest znowu tym bardziej jakby kosztowne, ponieważ sama rafineria ma w sobie diamenty na przykład i tak dalej. I mieć combustion engine, czyli spalinowe silniki. Albo ewentualnie w forestry nam dodało takie coś
jego interopa, czyli takie jakby, że można współdziałać między dwoma różnymi modami. To jest Elektryka Engine. Ciężko mi powiedzieć, jak bardzo on jest wydajny. Musiałbym sobie to sprawdzić na testowym świecie, ale mogłoby to być jakąś opcją. Tylko wtedy trzeba by było mieć tą farmę wiatrową. Ktoś też trafnie zauważył, że są nowe wiatraki, które produkują dużo więcej energii. Kinetyczne one się tam nazywają, mają nazwę Kinetic. Problem z nimi jest taki, że trzeba tam wymieniać, to chyba turbina się nazywa, tak? Chyba turbiny, albo te płaty, ciężko mi powiedzieć. Jakąś część trzeba wymieniać, która się zużywa. I teraz nie wiem, bo nie sprawdzałem jeszcze, ale jaka jest żywotność pojedynczej takiej części. Ale no, wydaje mi się to troszeczkę, ja wiem, może to być dobra alternatywa na bardziej late game, czyli załóżmy zrobić kilka takich wiatraków zamiast elektrowni atomowej, a znaczy może nie zamiast, tylko opóźnić ją przez to trochę, bo będzie naprawdę dużo energii z tego i ponieść koszt tego, że trzeba będzie wymieniać na przykład, jak to jest, bo są też różne typy, drewniany, żelazny i tak dalej, diamentowy chyba też jest ta turbina, i ponieść koszty surowców związanych z odtwarzaniem tej turbiny, jak się zużyje, i plus trzeba tam wejść i jakby tą turbinę wymienić. No załóżmy, że będzie ten statek powietrzny, to nie będzie takie trudne. No, że może po prostu to będzie te dwa te rozważenia. Na ten moment wydaje mi się, że jednak stare, dobre windmille, które są totalnie bezobsługowe, je się stawia i one sobie produkują energię, nie są najgorszym rozwiązaniem. Także myślę, że nadal będę też kontynuował w tę stronę zbieranie surowców i przetwarzanie. Chociaż powiem szczerze, tak już trochę grając tutaj kilka tych epizodów tego Industrial Crafta i tak dalej, strasznie denerwują mnie niektóre recipy, są po prostu upierdliwe, zawala mi cały ekwipunek jakimiś półproduktami, które są potrzebne do zrobienia tego większego produktu. No, że tak powiem, można po prostu no, dostać kociokwiku generalnie. Tyle tych itemów, tyle tych elementów jest w inwentory i dopiero potem kiedyś się zrobi jedna sztuka, na przykład potrzebuję ich 10. Ja sobie tak myślę, Boże, 10 takich rzeczy i mam to wszystko składać. Oczywiście mam zainstalowany Applied Energy Sticks, więc mógłbym coś zrobić z autocraftingiem. W sumie źle, że chyba nadal nic z tym nie robiłem. A to mogłoby faktycznie uratować mi sporo czasu. A powiem szczerze, że nie mam za dużo doświadczenia w tym, więc też nie wiem, jak to będzie dalej. Ale no, to mogłoby być rozwiązanie, czyli użyć Applied Energy Sticks i jego autocrafting do ułatwienia sobie życia. Tak. Dobra, więc może tym zakończmy ten odcinek. Z fajnych jeszcze rzeczy, niedługo wychodzi gra, w sensie druga wersja, Transport Fever 2, Transport Fever 2. W sumie nie mogę się doczekać, także bardzo możliwe, że wsiąknę w nią na dłużej, więc nie wiem, co będzie z następnym odcinkiem, bo też zacznie się nowy sezon w iRacingu. No ale no, postaram się coś porobić i może coś wrzucić, także zobaczymy. No, na pewno będę sporo grał w TF2 i ten... bo no nie mogę się doczekać generalnie. No i iRacing oczywiście. Trzeba wbijać dalej doświadczenie. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia kiedyś wkrótce.